Dzień dobry wszystkim. Jola nie wie. Aha, dobrze, to za chwilę wszystko powiemy. Domyślam się, że jesteśmy już na transmisji. Mieliśmy małe problemy techniczne związane z udostępnianiem naszego streamu. Ale mam nadzieję, że wszystko już działa dobrze, w razie czego będziemy mieli tutaj jakieś sygnały. Witam serdecznie Państwa na spotkaniu, pierwszym ze spotkania z cyklu Przedsiębiorczość w Koźmińskim. Mam nadzieję, że to spotkanie wejdzie, że tak powiem, na stałe do repertuaru naszej uczelni. Dzisiaj gościmy wyjątkowego gościa, bo Bartek jest bardzo dobrze znany w społeczności LinkedInowej. Jest znanym specjalistą od social sellingu. Zresztą kilkakrotnie przed epidemią Bartek też robił prezentację dla naszych studentów, więc niektórzy z naszych studentów mieli okazję się z nim spotkać na żywo. Dzisiaj Bartek, który zajmuje się social sellingiem i employee advocacy, chcielibyśmy porozmawiać chwilę na temat tego, jak rozwiązywać kontakty i budować relacje biznesowe na LinkedIn. Jest to temat dość gorący w społeczności przedsiębiorczej, zwłaszcza w przypadku nowych przedsiębiorców, czyli takich, którzy dopiero wchodzą na rynek, ponieważ oni borykają się z takim problemem, jakim jest tak zwana bariera nowości, czyli czy problem nowicjusza, czyli rynek nie zna nas, my nie znamy rynku, czyli problem związany z tym, że nie jesteśmy w stanie zorientować się who is who, gdzie są klienci, kto, zwłaszcza na rynku B2B, gdzie są klienci i jak z nimi rozmawiać, a takie platformy jak LinkedIn w dużej mierze rozwiązują ten problem, tyle tylko, że trzeba się nimi umiejętnie posługiwać i stąd obecność naszego dzisiejszego gościa. Jako wsparcie, że tak powiem, dla mojej skromnej osoby, ale też ważni dyskutanci, mam nadzieję, że też zadający trudne i ważkie pytania. Witam serdecznie obie panie doktor, doskonale naszej społeczności akademickiej znane. Pani doktor Dagmara Plata-Alf, alfabetycznie wymieniając, która też jest zresztą przedsiębiorcą, nawiasem mówiąc, czyli też zna ten problem, że tak powiem, ze swojej praktyki. I pani doktor, czy już doktor Hub, czy jeszcze nie? Pani doktor Jolanta Tkaczyk, też doskonale znana, specjalizująca się w marketingu dóbr konsumpcyjnych, tak dobrze pamiętam? Popraw mnie, Ja się specjalizuję w zachowaniach nabywców. Konsumenckich, tak, pracy. Sorry, przepraszam, poprawiłem się. Także obie nasze panie doktor będą tutaj, ale ta część poświęcona dyskusji będzie na końcu. Najpierw poprosimy Bartka, naszego gościa, wielką pszczołę z firmy Sherby, platformy do social sellingu i employee advocacy. Poprosimy o prezentację i podzielenie się z nami swoją mądrością, a później mam nadzieję, że będzie taki moment na dyskusję i też na ewentualne pytania, które mogą płynąć od uczestników. Także zapraszam Państwa, Bartku, cały ekran jest Twój. Dziękuję bardzo Piotrze za zaproszenie. Miło mi przywitać Jolantę i Dagmarę i wszystkich tych, którzy nas teraz oglądają. Mam pół godziny na prezentację, 70 slajdów. Mam nadzieję, że damy radę się wyrobić. Także krótki przewodnik, jak nawiązywać kontakty i budować relacje biznesowe na LinkedIn. Więc po pierwsze, kim ja w ogóle jestem? Zajmuję się, tak jak już Piotr wspomniał, budowaniem marek osobistych pracowników firm, tak aby mogli wykorzystać właśnie działając poprzez LinkedIn w ramach takich dwóch buzzwordów, social selling i employee advocacy. Dzięki temu marki uzyskują naturalny, autentyczny głos swoich pracowników. Najlepiej o nas mówią nasi klienci, dlatego jeśli chcecie dowiedzieć się, kim jestem, co robię, zapraszam na mój profil. Moi klienci tam o mnie wypowiadają i oni chyba najlepiej są w stanie powiedzieć o nas. I to już jest jedna ze wskazówek, w jaki sposób można na LinkedIn budować swoją markę, budować swoje kontakty, właśnie w oparciu o to, co mówią o nas inni. Bo
to, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób docieramy do różnych osób, może być przyczynkiem do tego, że zbudujemy na tyle ciekawe relacje, aby poszerzyć tę swoją rodzinę. Bo LinkedIn to tak naprawdę jest taka jedna wielka rodzina przyjaciół, którzy siebie szanują, doceniają. I dzisiaj Don Corleone będzie nam trochę towarzyszył w czasie tej podróży przez LinkedIn, tak żebyśmy mogli poznać te przyczynki. Więc jak wygląda ta rodzina LinkedIn? No, rodzina LinkedIn wygląda dosyć nieznacząco w porównaniu z innymi social mediami, ale jest bardzo kaloryczna, jeżeli tak brzydko się wypowiem. Mamy tylko 722 miliony osób zalogowane na tej platformie, natomiast są to osoby, które mają ogromny wpływ na decyzje biznesowe, same są w stanie je podejmować, są specjalistami w swoich dziedzinach, lubią dzielić się wiedzą, więc warto moim zdaniem skorzystać z tego. W Polsce obecnie mamy około 3,5 miliona, prawie 4 miliony użytkowników, którzy na co dzień tam są i działają i chętnie się spotykają. A czemu działają na LinkedIn? Dlatego, że ta platforma to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform, której użytkownicy ufają. Ufają treściom, jakie się tam pojawiają, ufają osobom, które dostarczają te treści, ponieważ w stosunku do innych social mediów LinkedIn wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o zaufanie właśnie do treści. Kiepsko, jeśli chodzi o zaangażowanie pod treściami. I wynika to pewnie też trochę z tego, że do końca nie chcemy dzielić się wszystkim, o czym myślimy, bo może to nas zobaczyć nasz partner biznesowy, nasz pracodawca, a może przyszły pracownik. W związku z tym dosyć ostrożnie ludzie się posługują tym narzędziem, tylko że powoli się to zmienia i LinkedIn nad tym pracuje. Jakiś czas temu Paweł Korzyński z Akademii Koźmińskiego zresztą zrobił takie badanie na LinkedIn i zapytał polskich liderów, jaką platformę wybieraliby albo wybierają, jeśli chodzi o angażowanie się w tworzenie treści, w dostarczanie wiadomości o sobie w swoich firmach i wybrali właśnie LinkedIn. No teraz, jeśli my to wiemy, że tam są nasi potencjalni klienci, czyli wielkie biznesy, ale są tam również nasi potencjalni pracownicy, nasi potencjalni partnerzy biznesowi. I warto skorzystać z tego narzędzia również w tym celu, żeby zbudować sobie inną nogę komunikacji. Jeśli wiemy, jak dzwonić do siebie, wiemy, jak wysyłać do siebie maile, to teraz się musimy nauczyć, jak się komunikować wreszcie przez social media. Po co budować sobie tą markę osobistą, po co dostarczać wiadomości, właśnie po to, żeby mieć dwustronną komunikację, żeby angażować użytkowników, żeby chodzili oni w interakcję z nami. I dla wielu firm na Zachodzie to już się stało standardem, że utrzymujemy relacje z klientami również przez social media. W Polsce Twitter nie jest do tego zbyt popularny, służy nam do czegoś innego, ale świetnie do tego nam może służyć LinkedIn. Także zachęcam, da się na LinkedIn to zrobić, ponieważ LinkedIn to nie jest tylko online'owe CV, tak jak wszyscy mają to pewnie z tyłu głowy, myślą LinkedIn, no to tam powieszę sobie swoją CV-kę i zwali się na mnie masa ofert, tak żebym mógł pójść do pracy. Nie, na LinkedIn ludzie szukają rozwiązań, szukają potwierdzeń od innych użytkowników, szukają kontentu, który będzie im mówił, w którą stronę pójść. Szukają też, pytając swojej sieci, kto może mi polecić jakieś ciekawe rozwiązanie albo osobę, która podpowie mi, w jaki sposób powinienem działać. Tak jak tutaj mamy na tych przykładach. Dobrze, jeśli wiemy, że warto z tym LinkedInem, tak mam nadzieję, że przekonałem wszystkich, dlaczego warto tam coś robić, no teraz gdzie zacząć? No to nie jest nam dane, my musimy tak naprawdę sobie to stworzyć, tak jak mówi właśnie Don Corleone. Nasz profil na LinkedIn to jest nasza wizytówka, nasza podstawa. Jeżeli nie popracujemy nad nią, będziemy takim smutnym panem z niebieskim tłem, obecnie już zielonym, no to może niespecjalnie osoby będą chciały wchodzić w interakcję z nami. Natomiast jeśli dopracujemy swój profil w taki sposób, żeby to był nasz landing page, żeby to była strona, która będzie mówiła o tym, czym się zajmujemy, będzie mówiła, w jakich obszarach jesteśmy w stanie pomóc, pokaże, dlaczego warto z nami współpracować oraz jest to naprawdę landing page, ponieważ możemy tu umieszczać elementy, które będą konwertowały te osoby albo na spotkania z nami, albo do innych miejsc, do których chcemy je zaprowadzić, no to warto zadbać o ten swój profil. To jest tak naprawdę punkt wyjścia. Bez tego będzie trudno zacząć, bo jeżeli kogoś ściągniemy do siebie, a pamiętajmy, że właśnie w ten sposób się komunikujemy swoimi profilami,
i swoimi publikacjami, to osoby trafią na nasz profil. Jeśli go nie przygotujemy, no to straciliśmy pierwsze wrażenie. Idźmy dalej, jak to wrażenie budować? To powinniśmy zastanowić się nad marką osobistą, nad tym, co będziemy mówili, do kogo będziemy mówili i w jaki sposób. I nie musimy się przejmować tym, że dopiero na przykład zaczynamy, że chcemy zbudować swoją markę osobistą na jakiejś niszy komunikacyjnej. Powinniśmy po prostu robić to konsekwentnie. Nie musimy być tym idealni. Wielką walutą jest autentyczność. Jest to, że nie musimy cyzelować tych naszych tekstów, tego, co chcemy dostarczyć. A to, co dostarczamy, jest na tyle ważne, że ludzie to czytają, tylko że nasi użytkownicy, odbiorcy mogą to przeczytać wtedy, kiedy ich to zainteresuje. Nie wiem, czy ktoś koniecznie chciałby przeczytać historię mojego życia, raczej wątpię, ale na pewno będzie... Ja nie mam w żadnym wypadku żadnych autobiografii, na razie jeszcze nie będę wydawał, ale na pewno będą zainteresowani historiami o nich, o tym, co im się przydarza w biznesie, o tym, jak inni rozwiązywali sobie podobne problemy. Dlatego warto się zastanowić, żeby budować tą markę osobistą nie tyle w oparciu o siebie, ale w oparciu o moich klientów, o te osoby, do których ja chcę dotrzeć. Bo często się zdarza tak, że właśnie tak jak Don Corleone składa nam jedną ofertę, na którą możemy odpowiedzieć tylko tak, często od handlowców, od osób, które prowadzą biznes, dostajemy na LinkedIn niechciane oferty. I to jest jeden slajd, który powie nam od razu, czego nie robić. Nie możemy spamować, nie możemy wysyłać do kogoś niechcianych wiadomości, nie możemy się zachowywać jak właśnie typowy biznesmen, który stoi przy swoim stoliku i mówi, kup mój towar, to jest najlepszy towar, musisz go wybrać. Powinniśmy mówić nie tylko o sobie, bo owszem, jak najbardziej, możemy mówić o swoich produktach, o swoich rozwiązaniach, natomiast mówmy w kontekście, mówmy w taki sposób, aby osoby, do których mówimy, zrozumiały to, że nie tylko i wyłącznie reklamujemy, ale również to, że rozwiązujemy w jakiś sposób problem, mamy doświadczenie, możemy się czymś pochwalić, co już wdrożyliśmy i rozumiemy specyfikę klienta. Broń Boże, nie używajmy automatów do budowania relacji. Tak jak w normalnym życiu, nie wiem, czy używacie, wysyłając do swoich znajomych tych zautomatyzowanych wiadomości. Nie, jeśli chcemy z kimś zbudować relacje, a LinkedIn moim zdaniem to jest takie miejsce, gdzie spokojnie te relacje możemy budować tak jak w realnym życiu, bo to jest taka wielka impreza networkingowa, gdzie mamy szansę porozmawiać z 722 milionami ludzi na świecie, to musimy do tego podchodzić personalnie. Nie możemy rzucać wielkiej sieci. Musimy wybrać sobie wędkę i po kolei łowić każdą z tych osób. Owszem, bardzo chętnie ludzie będą to robili, bo jest taka pokusa, że ja włączę sobie teraz automat i on zaprosi mi mnóstwo osób, do których roześlę mnóstwo ofert i jeśli tam nawet tylko 2% z nich będzie zainteresowanych, to ja już wygrałem. Tak, ale spalisz cały ten most z tymi wszystkimi osobami, które już tam są na tym LinkedIn i mogłyby inaczej zareagować na to, co dostarczasz. Warto z tą swoją LinkedInową rodziną spędzić trochę czasu. Po co? Po co, żeby podzielić się z nimi wiedzą. A w jaki sposób dzielić się nimi wiedzą? Poprzez publikacje. Tak jak na imprezie networkingowej, gdy na nią przyjdziemy, możemy wysłuchać prelegenta, możemy posłuchać tego, kto coś ma nam do powiedzenia, to tak samo my możemy na LinkedIn wystąpić ze swoim postem, ze swoim artykułem, przedstawić swoje tezy, opowiedzieć historię. Jeśli zrobimy to we właściwy sposób, damy wartość, czyli na przykład opiszemy ją w tym frameworku McKinsey'owym Situation Complication Resolution, to będziemy w stanie budować markę eksperta, który zna się na rzeczy, rozumie problemy, język klientów, posługuje się tym językiem, podpowiada rozwiązania. LinkedIn to jest troszkę takie miejsce, gdzie chodzimy ubrani w te pawie piórka, grunt, żeby je ściągnąć, obrócić się i zobaczyć naszego klienta, poczuć się, jak on do tego podchodzi. W momencie, kiedy zaczynamy publikować, zaczynają się ciekawe rzeczy dziać, ponieważ gdy coś opublikujemy, gdy jakaś osoba wejdzie na nasz profil po naszej publikacji, zobaczy, co tam jest ciekawego, może zareagować na naszą publikację, może dać tam polecenie, może dać komentarz i my możemy zidentyfikować te osoby.
Możemy sprawdzić, kto to jest. I możemy wtedy to sobie zaprosić do siebie, do swoich kontaktów. Jeżeli będziemy pisali na jakiś szczególny temat i wybudzimy pod spodem zaangażowanie osób, a znamy je z imienia, nazwiska, znamy je ze stanowiska, z firmy, w której pracują, no to czy to nie jest powód do tego, żeby je zaprosić do kontaktów właśnie na podstawie ich reakcji? Z tego mogą wyniknąć ciekawe rzeczy. Mogą wyniknąć konwersacje, które przerodzą się właśnie na wymianę myśli, na wymianę wiedzy, a na końcu być może przerodzą się na to, że taka osoba stanie się naszym klientem, ponieważ wielokrotnie spotka się z nami, kiedy się z nami połączy. A jak mówi stara prawda marketingowa, żeby ktoś podjął decyzję zakupową, musi kilka razy spotkać twoją markę. W związku z tym wykorzystujmy publikację. Kolejna rzecz. Publikujemy nie tylko my, publikują nasi obecni, nasi przyszli klienci, nasi partnerzy biznesowi, być może osoby, które chcą u nas pracować. Możemy znaleźć te publikacje, możemy wejść w interakcję z tymi publikacjami, a nic tak nie buduje relacji, jak to, że doceniamy czyjeś sukcesy, jak to, że wymieniamy się myślami pod postami innych osób, dodajemy coś od siebie. To też jest budowanie marki eksperta, to też jest pokazywanie, że żyjemy i budujemy społeczność. W związku z tym polecajmy, komentujmy i pamiętajmy o tym, że gdy zapraszamy takie osoby, których publikacje zobaczyliśmy, wydały nam się ciekawe, napiszmy notatkę. Widziałem swoją publikację, wydała mi się bardzo interesująca, bardzo chętnie pozostanę z tobą w kontakcie. Na LinkedIn ograniczenie, jeśli chodzi o ilość kontaktów, jakie mamy w sieci, nie mówię o przyjaciołach, mówię o kontaktach, to jest 30 tysięcy. W związku z tym tą sieć możemy zbudować ogromną, a im większa ta sieć, tym większa możliwość dotarcia z naszymi treściami. Kolejny element, czyli wchodzimy na czyjś profil. Na profilu każdej osoby, na której wejdziemy, są one trochę inaczej zbudowane niż na Facebooku, jest taka wąska szczelina, gdzie widzimy aktywność tych osób, jeśli one są oczywiście aktywne. Jeśli znajdziemy osobę, do której chcemy dotrzeć, znajdziemy jej aktywności i wejdziemy w nie, to właśnie polećmy, skomentujmy, wejdźmy w interakcję, napiszmy notatkę zapraszającą i bądźmy z nią w relacji, przynajmniej tej podstawowej, czyli takiej, że się połączymy. W momencie, kiedy łączymy się z innymi osobami na LinkedIn, od tego momentu one mają szansę zobaczyć nasze treści. A algorytm LinkedIna teraz mówi o tym, że im dłużej spędzasz z jakąś osobą czas, wysyłając do niej wiadomości, czytając jej teksty, wchodząc w interakcję z jej publikacjami, tym chętniej ja będę ci wyświetlał treści tych osób. Wykorzystajmy to. Jeśli się z kimś łączymy, algorytm LinkedIna będzie próbował pogłębić tą relację, będzie nam chętnie wyświetlał treści od tej osoby i w drugą stronę tak samo. Ta osoba częściej będzie widziała treści od nas. Kolejny element. Możemy wyszukiwać treści osób, które pracują w konkretnych instytucjach, w konkretnych firmach i organizacjach. Możemy znaleźć te osoby, tak jak tutaj na tym przykładzie. Wystarczy w okienku wyszukiwania wbić sobie kursor, kliknąć Enter. Dostajemy możliwości wyszukania różnych opcji, między innymi są tam publikacje. Klikając wszystkie filtry, możemy od razu wybrać, że szukamy firmy autora. Możemy znaleźć tam banki, możemy tam znaleźć duże przedsiębiorstwa, możemy znaleźć uczelnie, tak jak Akademię Leona Koźmińskiego, i zobaczyć, kto z tych organizacji jest aktywny, kto publikuje. Dostajemy listę tych osób i możemy się tam zaangażować, możemy wchodzić z nimi w interakcję i widzieć ich treści, których do tej pory nie widzieliśmy, bo nie byliśmy połączeni. W związku z tym warto to wykorzystać. A jeśli coś zgubiliśmy po drodze, to ta wyszukiwarka da nam również możliwość sprawdzenia, co publikowały moje pierwsze kontakty, a co ja po prostu pominąłem, co do mnie nie dotarło. I to jest na tyle istotne, ta wyszukiwarka, że pozwala nam, a szczególnie zespołom handlowym, wyszukać te osoby, które mogą pozwolić zidentyfikować komitety zakupowe, wejść w interakcję z tymi osobami, poszerzyć krąg osób z danej organizacji, tak żeby więcej tych osób mogło zobaczyć nasze treści, mogło się z nami połączyć. Jeżeli uda nam się zidentyfikować cały komitet zakupowy, uda nam się mówić do niego przez LinkedIn o jego problemach, o tym, jakie problemy właśnie ma rozwinąć, jakie problemy ma zamknąć, jak ma znaleźć rozwiązanie, bo to jest taka szansa, że zaczną o nas rozmawiać. Wielokrotnie się z tym spotkałem, że rozmawiałem w jakiejś organizacji z jedną osobą, a ona mówi, tak, widzieliśmy twoje
posty, widzieliśmy twoje treści, wymienialiśmy się na ten temat w rozmowie, ponieważ było to dla nas interesujące, dlatego się do ciebie zwróciliśmy. W związku z tym budujmy właśnie w ten sposób relacje, szukając treści tych osób. I teraz tak, jeśli już budujemy te relacje, no to musimy wysyłać zaproszenia, musimy zacząć od czegoś. I taka krótka podpowiedź, jak to zrobić. Zawsze wysyłajcie notkę zapraszającą. Zawsze. Czemu? Żeby z kimś rozmawiać, to nie wystarczy podejść do niego i włożyć mu wizytówkę w usta. Nie, to nie podziała. Musimy do niego coś powiedzieć, przywitać się, podać jakiś powód, dlaczego podeszliśmy, ale broń Boże, nie wciskać mu od razu naszej ulotki. Zadajmy jakieś pytanie, coś, co zbuduje relacje, doceńmy, że firma się rozwija, że widzimy publikacje, że widzimy problemy, jakie są, zmiany podatkowe, cokolwiek. Coś, co spowoduje, że będziemy rozmawiali z tą osobą. Jeśli wyślemy pierwsze zaproszenie, w tym zaproszeniu zadamy pytanie, to jest ogromna szansa, że ta osoba nie dość, że zaakceptuje to zaproszenie, to jeszcze nam na nie odpowie. W związku z tym mamy otwartą ścieżkę do tego, żeby rozmawiać z taką osobą. Ponieważ, tak jak powiedziałem, LinkedIn to jest wielka impreza networkingowa, a jak jesteśmy na networkingach, to moim zdaniem najlepiej, co działa, to są rekomendacje od innych osób, to, że ktoś nas może przedstawić. Jeśli ja jestem Bartkiem i chciałbym poznać premiera Nowej Zelandii, to mogę. Dlaczego? Bo jestem połączony z panią Jacindą przez 6 innych osób, które już ją znają. Mogę ich poprosić, słuchaj, znacie ją, jeśli macie na tyle dobre relacje z tą panią, to bądźcie tacy i przedstawcie mnie jej. Są kręgi oddalenia, które zmniejszają się i większa jest nasza sieć. W związku z tym wykorzystajmy ten stary sposób, że przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi, bo nie ma lepszego, jeśli ktoś nas przedstawi, opowie coś o nas, opowie naszą historię i powie, dlaczego warto z nami się skontaktować. Ja powoli kończę. Don Corleone jeszcze ostatnią rzecz podpowie. Nie ma najmniejszego problemu, jeśli wy się pomylicie, jeśli ktoś się pomyli, ktoś zrobi błąd, ktoś raz użył bota, można o tym zapomnieć, można sobie z tym poradzić tak jak w życiu. Pomyłki się zdarzają każdym. Mało tego, pomyłki pozwalą budować to, że pokażemy, że jesteśmy naturalni, że to jesteśmy my, to jest nasz autentyczny głos. I zachęcam do tego, żeby nie bać się być autentycznym, żeby mówić o tym, co mnie boli, w jaki sposób ja rozwiązuję swoje problemy, gdzie szukam, zapytać się o pomoc, poprosić kogoś, ponieważ tylko w ten sposób możemy, moim zdaniem, budować zdrowe relacje biznesowe. Trochę leciałem, dojechałem do końca, ale mamy przynajmniej czas na dłuższą dyskusję i bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że było to przynajmniej pouczające, jak to robić. Dobrze, Bartku, bardzo ci dziękuję za tą prezentację, bardzo w taką przyspieszoną. Ja mam kilka pytań do ciebie, jeśli, może ja zacznę, przepraszam, że może zacznę od siebie, ale kilka pytań mi się nasunęło. Pierwsze pytanie to jest takie, które często się pojawia w pytaniach wśród osób, które zaczynają przygodę z social sellingiem. Czy należy zapraszać wszystkich jak leci, czy też być selektywnym w wyborze osób, do których się odzywamy? Czy to jest tak, że powinniśmy poszerzać sieć bez jakiejkolwiek selekcji, czy lepiej tutaj się jakoś ukierunkowywać? Jakie jest twoje zdanie, obserwując społeczność, chociażby LinkedInową? To jest tak, jeśli przychodzimy z jakimś celem, to wydaje mi się, żeby dotrzeć do tego celu, musimy mieć wyznaczoną drogę. I wysyłanie takich zaproszeń na rympał to jest moim zdaniem marnowanie potencjału. Tu LinkedIn pozwala nam poprzez wyszukiwarkę, a każdy ma do niej dostęp, czy używa płatnej, czy bezpłatnej wersji. Jedynie to jest ograniczenie do ilości wyszukiwań, jakie możemy wykonać, ale co miesiąc się to resetuje. To jest to, że możemy rzeczywiście do stanowiska, do ostatniej osoby, która nas interesuje, znaleźć tą osobę. I bądźmy selektywni. Wysyłajmy zaproszenia do tych osób, do których chcemy dotrzeć. To jest pierwszy warunek. Drugi, wysyłajmy zaproszenia do tych osób, które mogą mieć wpływ na decydenta, które mogą pomóc mu w podjęciu decyzji, które nam mogą pozwolić dojść do niego. Bo nie wszyscy są na LinkedIn, nie wszyscy publikują na LinkedIn, nie wszyscy codziennie, raz na tydzień, czy nawet raz w miesiącu się logują na tej platformie.
W związku z tym warto szukać sobie poleczników w organizacjach albo łączyć się z takimi osobami, które są aktywne, które pomogą nam w tym, że będziemy mieli większy zasięg naszych treści, jeśli my im również pomożemy. Jeśli chcemy znaleźć, mieć własny głos, znajdźmy influencera branżowego, osobę, która się wypowiada, której słuchają obie strony. I ci, którzy sprzedają, ci, którzy kupują. Możemy przecież porozmawiać w komentarzu i tam również możemy budować swoją markę osobistą. W związku z tym warto się z takimi osobami łączyć. Warto do nich mówić, pomagać im i w ten sposób to realizować. Także nie do wszystkich, wybierajmy selektywnie. A co myślisz na temat przyjmowania zaproszeń? Czy tutaj też przyjmujesz każdego? Czy dobrą tak praktyką jest przyjmowanie wszystkiego jak leci? W sieciach społecznościowych w ogóle w social sellingu pojawia się sporo spamu, więc to jest pytanie, czy być raczej dawać wszystkim szansę, niech się odezwą, prawda, i tak dalej, a później ewentualnie coś z nimi robić, czy przyglądać się na przykład osobom, które pasują do naszego profilu i w ten sposób ich wybierać? Tak, to jest, to mogą być różne taktyki, w zależności od tego, kim jesteśmy. Niestety przekleństwem LinkedIn, a w polskim szczególnie, jest to, że jeśli mamy opisane swoje stanowisko jako szef firmy, jako CEO, jako menadżer wyższego szczebla, to nie ma zmiłuj, dostaniemy na pewno notatkę zapraszającą z ofertą od razu, w pierwszym rzucie. I tu trzeba być selektywnym też. Jeśli dostajemy tak, od takiej osoby takie zaproszenie, gdzie ona już od razu próbuje nam wcisnąć swoją usługę, to dwoma kliknięciami jesteśmy w stanie zablokować taką osobę. I ona więcej nie znajdzie naszego profilu, nigdy nie będzie mogła do nas wysłać zaproszenia, da się to spokojnie zrobić. Jeśli ktoś wysyła do nas zaproszenie, a zapomniał dodać notatki, LinkedIn umożliwia wysłanie tej osoby wiadomości. Tak? Dziękuję Ci, Piotrze, że do mnie wysłałeś wiadomość, czy zaproszenie. Chciałbym się dowiedzieć, co ode mnie chcesz. Jeżeli chcesz wysłać ofertę, to się zastanów, bo dostaniesz blokadę. Przygotowanie sobie takiej templatki i wrzucanie w momencie, kiedy dostajemy od kogoś zaproszenia jest... Nie spersonalizowane templatki? No jakżeż, tak bardzo. Co Ty proponujesz? Przecież to gdzie jest human touch? Gdzie jest podejście do człowieka. Tak. Słuchaj, mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj Łukasz Wielgus napisał. Ile czasu należy poświęcić na codzienną interakcję? Czy to jest... Wspomniałeś o tym, że systematyczność ma znaczenie. Co to znaczy być systematycznym w social sellingu? Jak dużo czasu należy poświęcić na budowaniu? Patrząc na to z perspektywy osoby, która wchodzi na rynek, prawda, chce zdobyć pozycję, nieważne, czy to jest kwestia zawodowa, w sensie buduje swoje CV, chce się pokazać rekruterom, czy raczej jest to przedsiębiorca, który szuka potencjalnych partnerów biznesowych, to jest pytanie, po pierwsze, kiedy można się spodziewać efektów, kiedy można delikatnie lub niedelikatnie przejść do interesów, a z drugiej strony, ile czasu poświęcać na to budowanie wizerunku? Czy jest tu jakaś zasada, czy algorytmy coś mówią na ten temat? Jak wszędzie, może ja nie wyglądam, ale świetnie znam się na odchudzaniu. Ja też. Metoda małych kroczków ponad działa najlepiej. I zacząć od małych kroczków. Zacząć od tego, żeby nauczyć się jeść tą małą łyżeczką i dawać na początku trochę mniej, tak żeby przyzwyczaić się do tego, żeby nie poświęcać temu medium aż tak dużo czasu. Co to znaczy być regularnym na przykład w publikacji na LinkedIn? Otóż posty na LinkedIn żyją od 72 do godzin do 5 dni, do 2 tygodni czasami się zdarza. I tak naprawdę dla LinkedIn wystarczy, jeśli opublikujemy coś raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, to już jest naprawdę optymalnie, 3 razy w tygodniu to jest super. To jest wystarczająca ilość, którą musimy robić, żeby być zauważalni. Możemy śledzić, ile osób dzięki temu trafia na nasz profil na LinkedIn, bo tego nie podpowiedziałem, ale na LinkedIn mamy pełną analitykę swojego profilu. Możemy zobaczyć, kto wszedł na nasz profil i możemy z tych osób również wybrać te, które będą dla nas ciekawe do kontaktu, bo nie wszyscy będą nam lajkowali, nie wszyscy będą nam pisali komentarze. To jest, jeśli chodzi o publikacje. 1-2 na tydzień w zupełności wystarczą.
Możemy znaleźć jakiś ciekawy artykuł, wrzucić go, a u góry napisać swój komentarz do tego artykułu. To też nie muszą być treści, nad którymi strasznie musimy pracować. To może być taki rozszerzony Twitter. Zresztą LinkedIn pozwala nam na powiązanie konta twitterowego z LinkedInowym i za jednym razem, gdy coś publikujemy na LinkedInie, opublikuje się to też na Twitterze, także moim zdaniem warto też to wykorzystać. Drugi mały krok to jest budowanie sieci kontaktów. Nie musimy zapraszać od razu wszystkich, możemy sobie to, że tak powiem, podzielić. Dziennie zaprośmy 3 osoby, 5 osób i to wystarczy, żeby do końca tygodnia mieć zaproszonych 25 osób. W ciągu miesiąca z tego nam się zrobi 125 osób. Jeśli nam z tego 80% zaakceptuje, no to nasza sieć już wzrasta. Zapraszamy wszystkich, którzy właśnie w interakcji z tymi treściami. To nie trwa zbyt długo, natomiast moim zdaniem nie warto poświęcać czasu na ciągłe scrollowanie i szukanie tego rozrywki i wiadomości z tego medium, tylko właśnie użyć wyszukiwania. Jeśli możemy wyszukać treści, to wpiszmy słowo kluczowe, jakich treści szukamy i naciśnijmy Enter i wyskoczą nam lista osób, które opublikowały, możemy sobie to podzielić w zależności od tego, czy to były najnowsze, czy które przyniosły nam więcej zaangażowania. W związku z tym ja bym w tą stronę poszedł. A słuchaj, jest tutaj też takie pytanie od Lafa Rutkowskiego. Co uważasz, co myślisz na temat trybu szpiega na LinkedIn, czyli takiego ogłoszenia typu specjalista z branży oprogramowanie komputerowe wyświetlił twój profil, czyli taki tryb ukryty. A. Znaczy jest tak, owszem, jak najbardziej da się w ten sposób działać, ale moim zdaniem jest to błąd. Znaczy, dobrze jest odwiedzić konto konkurencji i zobaczyć, co tam mój konkurent robi i wtedy sobie włączyć tryb ukryty, żeby on nie wiedział, że to byłem ja. Natomiast jeśli odwiedzamy potencjalnego partnera biznesowego, osobę, z którą chcemy się połączyć, to też trochę prowokujemy ją. Jeśli my weszliśmy na jej profil, ona wie, że to byliśmy my, a mamy świetnie przygotowany profil, ona przyjdzie teraz na nasz profil i zobaczy, kurczę, on pisze o tym, ma artykuł o tamtym, można się z nim jednym kliknięciem umówić na rozmowę. Zapraszam na mój profil, da się coś takiego zrobić. Można sobie ustawić w kalendli swój kalendarz w taki sposób, aby właśnie to konwertowało na rozmowy telefoniczne, na doradztwo. Jeśli pracujemy w takim modelu, że nasz model biznesowy jest oparty o sprzedaż konsultatywną, jesteśmy konsultantem, to nie ma problemu ustawić sobie na LinkedIn znaczka w polecanych, umów się ze mną na rozmowę. Napisać krótkie call to action, 15 minut może ci nie rozwiąże wszystkich problemów, ale podpowie, w którym kierunku iść. W związku z tym ja bym odradzał wchodzenie w trybie anonimowym na profile wszystkich osób, chyba rzeczywiście musimy ją odwiedzić z jakiegoś powodu. Nie chcemy się za bardzo ujawniać. Dokładnie. A słuchaj, czy... A co pisać o sobie? Bo są takie osoby, które, no, są słynne takie fragmenty, które się pisze przy nazwisku, prawda? Nie wiem, tak. Tam czarodziej tego i owego. A chodzi ci o nagłówek, rozumiem. Nagłówki, tak. Pomogę w sprzedaniu, Transatlantyka, no coś takiego. Czy raczej długa lista jak gdyby tytułów naukowych albo tytułów zawodowych, profesjonalnych. Jak się przedstawić? Bo to ja rozumiem, że to jest forma jak gdyby takiej, no, wizytówki. Tak, nagłówek idzie wszędzie z nami. Jeśli coś publikujemy, to pojawia się nasz nagłówek. Jeśli skomentujemy, pojawia się nasz nagłówek. Jeśli polecimy, pojawia się nasz nagłówek. W związku z tym dobrze, żeby on tak naprawdę wyróżniał się spośród innych nagłówków. To jest idealnie. Natomiast to nie jest tak, że zrobimy go raz i możemy o nim zapomnieć. Nie, testujmy. Może raz wyjdzie lepiej to, może innym razem trzeba będzie zmienić. Jeśli na przykład przygotowujemy webinar, jesteśmy autorem książki i ją właśnie będziemy wydawali, przygotujemy się do wielkiego wydania, no to napiszmy to w nagłówku, tak? Zapraszam na premierę mojej książki. To nie jest zalane w betonie, to jest dynamiczne, w związku z tym powinniśmy nad tym pracować i to zmieniać. Nie powiedziałem też jeszcze jednej rzeczy, profile możemy przygotować w wersjach językowych. I dla każdej Bo tutaj pozwolę sobie przerwać, tu padło właśnie pytanie, czy tworzyć wersje językowe, czy robić jedną wersję z kilkoma fragmentami, czy robić już na wersje językowe. Jest tak, LinkedIn zabrania tworzenia więcej niż jednego konta.
ale jeśli zakładamy sobie konto na LinkedIn, to na swoim profilu po prawej stronie u góry ma możliwość dodania aliasu językowego. I możemy ich przygotować 24 w chwili obecnej języków obsługiwanych przez LinkedIn. Możemy mu po kantońsku... Klingoński na przykład. Nie, klingońskiego nie obsługuje. Ale, ale kantoński jest, węgierski jest, czeski. Wszystkich naszych sąsiadów dookoła możemy przywitać w języku, którym on mówi. Niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. W Rosji LinkedIn jest zabroniony. Ale ma 4 razy więcej użytkowników niż mamy w Polsce, którzy aktywnie tam działają. W związku z tym przygotowanie swojego profilu również w języku rosyjskim, jeśli szukamy tam partnerów handlowych, moim zdaniem jest ciekawe. No i sobie radzą w ten, że przez VPN wchodzą na LinkedIn. Tak. Bo prawo rosyjskie przewiduje, że nie można prowadzić działalności, jeśli dane obywateli są przechowywane poza granicami. No, ale obywatele chcą być... Właśnie, obywatele bardzo chcą uczestniczyć w społeczności biznesowej, międzynarodowej i to odcięcie od świata Wielki Mur Rosyjski bardzo ich irytuje. Tak to zauważyłem. Ale widzę, że da się. Oni tam, nie patrzyłem ostatnio do Sales Navigatora, ale tam sporo osób publikuje, chyba 2 razy więcej niż u nas. No tak. A jeszcze jedno pytanie, zanim oddam głos naszym współpanelistkom, bo zajmuję... Ja coś czuję, jak my się nie odbędziemy, Jola, to my się po prostu nie dopchamy. Wiesz, będziemy... Ale dosłownie jedno pytanko, jedno, malusieńkie. Bo Bartek zakończył troszkę wcześniej. Ja spodziewałem się, że dojdziemy do 40 i później zaczniemy dyskusję. Jeszcze jedno malutkie pytanko. Co myślisz o takich spółdzielniach przyklaskiwaczy, czyli takich klakierów, którzy w każdy link, czy te każdą wypowiedź, prawda, tak, świetnie, great, fantastycznie, to brawo, gratulacje i tak dalej, i tak dalej. Niektórych to bardzo irytuje. Kiedyś to był sposób na to, żeby bardzo szybko dostać boosta zasięgowego, że tak brzydko powiem, tak, czyli na LinkedIn obowiązywała i dalej trochę obowiązuje tak zwana zasada złotej godziny po publikacji. Gdy zdobędziemy zaangażowanie pod swoją treścią w ciągu tej pierwszej godziny, to jest duża szansa, że nasza treść dłużej będzie żyła w sieci, że LinkedIn jej nie będzie wygaszał. W związku z tym kilka osób pomyślało, zaraz, ja mam tylu znajomych, zaproszę ich do jednej grupy, wrzucę im link i oni wszyscy mi polajkują albo skomentują. I dzięki temu uzyskam właśnie ten efekt, że będzie to post wiralowy. Wszyscy chcą go widzieć, wejdą w interakcję z nim. LinkedIn będzie mi go długo wyświetlał. Na LinkedIn się zaczął powoli z tym radzić. Ta maszyna, która się uczy, ten algorytm nie jest taki głupi i widzi, skąd przychodzi ruch. W związku z tym już teraz nie jest tak łatwo wypromować się na tych grupach. Mało tego, obecnie nie znamy, jak długa jest ten czas, od kiedy opublikowaliśmy do momentu pierwszej reakcji, żeby to w ogóle ruszyło. Ale zauważyłem, że w ciągu ostatniego miesiąca widzę treści, które ktoś publikował tydzień wcześniej, a wcześniej po prostu nie widziałem, znikały mi. W związku z tym tam ciągle coś zmieniają. I to może być denerwujące, jeśli pod spodem mamy tylko i wyłącznie komentarze, świetne Bartku, jeszcze raz, ty to umiesz, w punkt. I to możemy sobie wygasić na przykład treści od takiej osoby. Możemy być z nią połączeni, klikamy na poście w 3 kropki klikamy, nie pokazuj mi więcej postów od tego użytkownika, pozostańmy z nim w kontakcie. Albo schowaj mi to na tablicy, damy znać algorytmowi, czego nie chcemy widzieć, bo musimy go też nauczyć, w jakie treści osób, których chcemy wchodzić. Ja mam sporo znajomych, którzy politycznie się angażują, a ja nie bardzo chciałbym rozmawiać o polityce, wolę politykę zostawić sobie na Twittera. Dostałem bardzo złośliwe komentarze ze strony koleżanek, w związku z tym otwieram dyskusję. Szanowne panie, może któraś z pań ma negatywną opinię o social sellingu? Bardzo chętnie bym wysłuchał opinii marketerów na temat social sellingu i employee brandingu ze strony specjalistów. Co o tym myślicie i jakie dostrzegacie w tym podejściu wady? Piotrze, no przede wszystkim ja się chciałam odezwać tak w kontekście, wchodząc na stronę Sherby, jest taka bardzo fajna, takie fajne motto, tak? Marketing, sprzedaż wreszcie razem. I ja chciałam może nawiązać się od razu do tego, ponieważ dla osoby, która się zajmuje marketingiem, powiedzmy naukowo,
To jest, można powiedzieć, no zawsze marketing i sprzedaż były razem, więc nie trzeba mówić, że one są wreszcie razem. Natomiast ja absolutnie rozumiem, że w praktyce to się zawsze rozjeżdża i mamy takie silosy, tak? I okupuje się marketing z jednej strony, sprzedaż z drugiej i tam jedni mówią, to bez nas firma by już upadła dawno, a drudzy mówią, a wy jesteście darmozjadami i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to się rzeczywiście zdarza. Natomiast no, oczywiście no, to nie jest tak, że marketing zawsze będzie krytykował sprzedaż i odwrotnie, więc nie wiem, dlaczego nas tu obsadziłeś w roli od razu, że tak powiem. Nie obsadziłem was jak najbardziej, tylko jestem ciekaw, bo wiesz co, bo ja nie jestem marketerem, tylko przedsiębiorczością się zajmuję, więc nie wiem, czy to jest takie podejście w marketingu, które jest, jaką ono ma pozycję w marketingu, czy w ogóle jest, może to jest jakaś herezja, prawda, zapraszając Bartka, obrażam, nie wiem. Obrażasz? Nie, myślę, że nikogo nie obrażasz, ale Dagmara, dam ci dość do głosu, bo widzę, że chcesz coś bardzo powiedzieć. Staram się już od dłuższego czasu, ale to, wiesz, to jest taka rola przywódcza, która się budzi, jak się life'ami człowiek zajmuje od pół roku, to potem chce atakować i przejmować pałeczkę, cóż poradzić. Ale w temacie, jeżeli chodzi o wątek w ogóle dla mnie social selling, idea tak, gorzej z wykonaniem. Czyli ja osobiście sama obserwując nie tylko personalnie otrzymywane zaproszenia, ale nawet zobaczcie tą dyskusję, która się pojawiła pod naszą transmisją, czyli też komentarze na przykład Jarka Sokołowskiego, który zwrócił właśnie uwagę na to, że nie, to do mnie nie przemawia. W dużej mierze często przez to, że czasami nawet ta personalizacja, którą Bartku jakby pokazałeś, stała się już powtarzalna, czyli często ona powoduje, że ja faktycznie wręcz mam takie wrażenie, odbierając niektóre zaproszenia, że w niektórych momentach wydaje mi się, że dostałam to zaproszenie dwa razy od tej samej osoby. Potem spoglądam, widzę, nie, to zupełnie inne firmy, inne stanowiska, czasami inne kraje, inne miasta. W związku z tym widzę, że też jest w nas taka tendencja do powielania. Jak usłyszymy albo na slajdzie ktoś nam rzuci, to jest świetne zaproszenie, bierzemy notatnik, notujemy, okej, Bartek Ziemiański z Szerbii powiedział, że to zaproszenie powinno tak wyglądać, więc cyk. Podmienię imię, wstawię swój opis i Ctrl-C, Ctrl-V. Więc myślę, że to jest bolączka, która według mnie jest taką piętą achillesową, jeżeli chodzi o social selling. Kolejny wątek, który gdzieś tam też dla mnie się pojawia, to wspomniałeś o tych przyjaciołach, a ja chyba bardziej się skłaniam do tego, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. A bardziej zwróciłabym uwagę na to, że jednak tutaj często ten kontekst jest bardzo mocny, czyli chęć na przykład dotarcia, powiedziałabym trochę na siłę do osoby decyzyjnej. Ja na przykład obserwuję bardzo często, widząc na przykład kolejne osoby zapraszane na przykład na ALK, poprzez pierwsze na przykład dotarcie do mnie. To była taka fantastyczna de facto droga, aby na przykład podbić dyrektora i móc do niego już wysłać wiadomość, właśnie dzięki temu, że będziemy de facto w tym drugim kręgu, tak? Czyli będziemy blisko i będziemy mogli wysłać to bezpośrednie zaproszenie. I czasami to widać też po tak zwanym odpływie znajomych, czyli tym, że są to osoby, które po prostu dodały się po to, aby dodać kolejną osobę i następnie zniknąć. Więc myślę, że tutaj możemy mówić o takiej ciemnej stronie po prostu social sellingu, tak? Jako takiego. Myślę, że bardzo istotnej. Ja tak. Myślę też, że... Okej, dobra. Nie, ja się tutaj nic innego nie mogę powiedzieć, jak się zgodzić, bo problemem jest to, że chcemy to robić jak najlepiej, w związku z tym szukamy poradników. Ja nie mówię, też piszę poradniki. Moim głównymi treściami, które robię, to jest to, jak właśnie działać na LinkedIn, w jaki sposób sobie z tym poradzić. I często jestem zdziwiony, że osoby nie wiedzą, że w ogóle można wysłać notatkę. Po prostu mi się wydaje, że wystarczy wysłać i to się też automatycznie generuje. Zresztą jest ten stary żart rysunkowy, tak jak pies spotyka się z psem, czy mogę cię dodać do mojej sieci na LinkedIn, bo kiedyś takie generyczne wiadomości z LinkedIn szły. Z Facebooka jesteśmy też nauczeni, tak? Tam nie wysyłamy do znajomych notatek, tylko automatycznie, no okej, podpowiedział mi Facebook, wysyłam. Wiele osób tak samo działa na LinkedIn. Natomiast tutaj trzeba rzeczywiście mieć pewien wzór w głowie, przynajmniej tą strukturę, tak? Tak jak zwykle przywitam się, powiem coś miłego i wyślę zaproszenie.
I to jest rzeczywiście bolączka. Ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę. I tak samo to, co powiedziałaś, że kwestia, z kim się do kogoś chcemy koniecznie dotrzeć. Dlatego tak bardzo szefowie firm są atakowani przez wszystkich. Moim zdaniem lepiej to zrobić właśnie drogą okrężną. Znaleźć sobie jakiegoś senior menadżera albo nawet juniora i z nim zacząć rozmawiać. Niech on w organizacji stanie się naszym ambasadorem. Aby po prostu to, co on poleci, pojawi się jego drugiej sieci, on jest najprawdopodobniej połączony ze swoim szefem. Ja na początku na przykład miałem ogromny problem, żeby do kogoś wysłać zaproszenie, że jak z Piotrem pamiętam, to chyba najpierw rozmawialiśmy gdzieś tam w komentarzu i dopiero chyba nawet Piotr mnie zaprosił. No bo kim ja jestem? Jest wykładowcą, jako handlowcem, który biega gdzieś tam. Przesadzasz. Przypominam, ale że zrobiliśmy sobie selfie w Akademii Leona Koźmińskiego po twoim wykładzie dla studentów i to ja się chwaliłem na mediach społecznościowych, że sobie z tobą fotkę strzeliłem. Tak, no ale to jest właśnie kwestia zbudowania tej marki. Budujmy ją tak długo i w taki sposób, żebyśmy to nie my byli osobą, która zaprasza, ale raczej, żebyśmy to my byli zapraszani, bo ktoś szuka naszego rozwiązania. Ja naprawdę wielu klientów, których obsługujemy obecnie w Szerbii, pozyskaliśmy nie dlatego, że myśmy do nich wysłali wiadomość, tylko dlatego, że byliśmy tam jak ta kropla, która spada na tą płytę piaskowca, mówiąc social selling, twoi pracownicy to twoi ambasadorzy, marketing i sprzedaż zawsze razem, można to zrobić w ten sposób. I zaczęło im coś świtać w głowie, a może by to się u nas dało i wysyłali do nas zapytania. Po prostu ściągajmy do siebie klientów, bo mamy to narzędzie. Nie musimy teraz wykonywać zimnych telefonów w systemie 1:1, nie musimy wysyłać zimnych tych pitchy sprzedażowych, możemy właśnie publikować treści, artykuły przez social media i tam być ekspertami i to nie muszą być nasi szefowie, to możemy być my pracownicy, którzy chcemy dotrzeć do kogoś, budować sobie zwolenników, ambasadorów wewnątrz tych organizacji właśnie tym, że dzielimy się wiedzą i dajemy wartość i podpowiadamy i pomagamy. Pełna zgoda, Bartek. Jak się ciebie słucha, to chciałoby się, żeby tak było w praktyce, a nie tylko w teorii i w pięknych założeniach, bo bywa rzeczywiście różnie, ale zresztą tutaj Dagmara linkowała takie wyniki badań z We Are Social z października 2020 i tam jest taki fajny slajd właśnie na temat LinkedIna, które też, znaczy nie tyle LinkedIna, co w ogóle kontaktów B2B, nie? Bo zazwyczaj LinkedIn mówi się, no dobra, social selling, ale głównie B2B. Bo jeżeli jesteś B2C, to lepiej, żebyś korzystał z Facebooka, bo tam jest więcej twoich klientów. To też jest takie dyskusyjne, ale okej. Okay, tak, jest bardzo dyskusyjne. Też, sam też, że się użył takiego sformułowania, że nam trochę LinkedIn Facebookuje, nie? I trochę rzeczywiście wiele osób uważa, że niektóre funkcjonalności, które się pojawiły na LinkedInie są takie bardzo facebookowe i nie do końca im to też odpowiada. Czyli na przykład chociażby ta kwestia tych emocji, tak, które się wyraża, że to jest już too much, tak? Że to jest trochę za daleko. Ale o czym chciałam? Chciałam powiedzieć, że w tych badaniach między innymi widać, że podstawowym kontaktem w tej chwili w B2B jest jednak e-mail. A potem właśnie jest telefon, strona www i te social media gdzieś tam jest na samym końcu. Tak. Prawda? Więc z jednej strony no tutaj chwalimy i sobie mówimy, że super, w ogóle wszyscy robią, no nie wszyscy robią. Nie. Właśnie to jest, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest właśnie na tyle fajne, że mamy kolejną nogę. To nie jest tak, że ja mówię, że wszystko inne jest złe. Nie, wprost przeciwnie, wszystko inne jak działa, to róbmy to dalej. Ale dodajmy sobie jeszcze tą jedną nogę socialową i uczmy się w tym momencie, kiedy wszyscy jesteśmy na początku drogi, żeby w momencie, jak to wejdzie już na taką falę, early adopters są najlepsi, tak? Mają wygrane na samym początku. I moim zdaniem, przepraszam, ale po prostu idealnie to pasowało do... Ja się pozwolę sobie nie zgodzić odrobinę z Jolą, bo zgadzam się, że tak teraz jest. Jest nawet taka opinia wśród przedsiębiorców i przedstawicieli właśnie tego środowiska, które B2B realizuje, że mail jest takim czarnym koniem wyścigu bardzo niedocenianym i sztuka budowania dobrych maili i nie takiego masowego spamowania, ale właśnie tej spersonalizowanego uderzenia z mailem. Mail jest zaskakujący, to nawet był jakiś artykuł, cudowna skuteczność e-maila, coś takiego. Czy zdumiewająca skuteczność e-maila. Natomiast ja jestem przekonany, że wchodzi na rynek nowa grupa specjalistów,
Sherby trochę jest taką firmą, która eksploruje nieznane wody na polskim rynku, bo oni robią różne eksperymentalne rzeczy. Na przykład oni w zasadzie mało mówią o swoim biznesie. To jest dla mnie szokujące, że mało mówią w zasadzie zasadniczo o tym, co robią, natomiast bardzo dużo robią dla społeczności. Na przykład LinkedIn Locals słynne, które w ostatnie 3,5 tysiąca ludzi chyba się tam przewinęło, jak się dobrze pamiętam. Tak. Więc w ogóle impreza taka, że urywa beret i to już druga chyba z rzędu, bo dwie były przecież wirtualnie. Tak. A na normalnych konferencjach setka to normalnie to po prostu pęka od ręki. Natomiast myślę, że ci specjaliści, którzy będą budowali relacje bezpośrednie, zresztą na LinkedIn Locals występował przedstawiciel znanego software house'u w Polsce, który opowiadał o tym, że w zasadzie oni głównie używają LinkedIna w tej chwili do pozyskiwania klientów z USA. I myślę, że ta rola social sellingu będzie rosła. Ona na razie wynika, trochę taka słaba pozycja w tym rankingu, ona wynika bardziej ze świeżości tego, tak. Ze skali, z tego, że ludzie nie mają zbudowanych pewnych umiejętności, ale myślę, że to się będzie jednak systematycznie zmieniało, bo widać, że tu są pewne nowe ścieżki wydeptywane przez różne osoby. Zresztą 17 wystąpi prawdopodobnie u nas Igor Bielobradek z Deloitte'a, który też będzie opowiadał o content marketingu. I to też jak gdyby idzie w podobną stronę, prawda? Nowa fala marketingu. Ja tak trochę nie mogę, żeby wejść w słowo, ale to dlatego, że pojawiła nam się, że LinkedIn facebookuje, jak to gdzieś tam było określone. Teraz Instagramowie. De facto idzie nam w kierunku zupełnie innej odsłony medium społecznościowego, czyli zaczyna nam trochę skręcać w... De facto powinniśmy pierwotnie powiedzieć Snapchata, bo to on tak naprawdę wymyślił relacje i on wymyślił content o takiej charakterystyce. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to też pokazuje to, że zupełnie jest inny kierunek, niż byśmy się spodziewali. Czyli on odchodzi tak naprawdę od tradycyjnych form komunikacji, jaką byłaby wiadomość wysłana do, albo na przykład kiedyś, umówmy się, długi content, czy raczej dłuższe publikacje, artykuły na przykład na LinkedInie, wobec których widzimy, że de facto te reakcje się zmieniają. I tutaj myślę, że oddam pałeczkę Joli, ale powiedziałabym, że to są po prostu zmiany w zachowaniach konsumentów i grupie docelowej, którą mamy, która jest zdecydowanie młodsza i coraz młodsza, bo kiedyś mówiliśmy, że LinkedIn to jest medium, nazwałabym, może nie powiedziałabym, że starych ludzi, ale jest to to medium społecznościowe, na którym jesteśmy w stanie dotrzeć do osób 55+, bo chwalą się swoją karierą, bo prezentują właśnie to, że już są na tym etapie, na którym mogą się pochwalić, a teraz tam mamy raptem 1%, tak? W związku z tym jest to zdecydowanie duża dysproporcja, mamy mnóstwo odbiorców młodych, studentów, którzy na przykład już na tym etapie decydują się na założenie konta i dla nich de facto ta forma komunikacji, którą LinkedIn do tej pory reprezentował, według mnie jest jak dla no trochę jakby mieli do czynienia z dinozaurami, tak? W związku z tym myślę, że tu Jolu pewnie do tego jeszcze coś dorzucisz. Dzięki Dagmara, że mnie tutaj wywołałaś. Faktycznie, jak się patrzy na słuchajcie, użytkowników LinkedIna w Polsce, to rzuca się też w oczy jeszcze jedna rzecz, mianowicie, że tak jak Facebook jest kobietą, tak jak Instagram jest zdecydowanie kobietą, tak jak Twitter jest bardzo mocno mężczyzną w Polsce, tak LinkedIn jest mężczyzną. Nie zdecydowanie i tak mocno jak w przypadku Twittera. Takim niezdecydowanym mężczyzną. Takim zdecydowanym, tylko takim 25-34, czyli to jest młody mężczyzna. Który nie musi jeszcze niczego udowadniać, w sensie maskulinizm no nie musi być u niego takim rozbudowany. No właśnie chyba bym powiedziała, że właśnie wprost przeciwnie, musi jeszcze wiele rzeczy udowodnić i do tego między innymi mu służy LinkedIn, ale to już jakby jest też dyskusja chyba troszeczkę na inny temat, ale ja się zgadzam. W sumie można by było powiedzieć, że najpierw Facebook zinstagramowił się, Instagram się snapchapcił, a potem LinkedIn się sfacebookił. I teraz już mamy zamknięty już ekosystem i wszystko wiadomo, o co chodzi. Myślę, że nieustannie zmierzamy w kierunku właśnie takich krótkich przekazów obrazkowych. I im młodsza grupa docelowa, tym bardziej będzie tutaj większy na to nacisk. Aczkolwiek widzę wyraźnie taki opór wśród właśnie starszej części LinkedIna właśnie na tego typu
można powiedzieć, i sposoby wykorzystywania mediów społecznościowych, tak? Tak jak wspominaliście, tak? No LinkedIn to chyba właśnie to, Dagmar, mówiłaś, kiedyś to było takie no w zasadzie pod krawatem, nie? Teraz się nagle okazuje, że dużo ludzi zaczyna wrzucać troszeczkę lżejsze treści, one ciągle są inne niż na Facebooku, ale czasami naprawdę jest trudno odróżnić. Ja bym też chyba przestrzegała mimo wszystko przed kopiowaniem niektórych treści, bo rzeczywiście, tak jak Bartek wspominał, jest połączenie z Twitterem, ale wydaje mi się, że nie każdy tekst, który jest na LinkedInie, będzie dobrze szedł na Twitterze i czasami trzeba się zastanowić, czy na pewno warto robić te powielanie, prawda? Niektórzy mówią, że to tak ułatwia, tak, bo jesteśmy i tu i od razu mamy za jednym zamachem dwa media załatwione społecznościowe, jest nas dużo wszędzie, a czasami niektórym o to chodzi, na przykład właśnie o zasięgi, ale no to chyba nie powinno być tylko to. Jednak Twitter jest dość specyficzny, LinkedIn ciągle jednak też, więc myślę, że tutaj należałoby zachować pewną... Ja dodam tylko jedną rzecz do tego, co Jola powiedziała, bo obserwuję to rzeczywiście, że jest takie narzędzie, które w LinkedInie na początku było promowane, które się nazywało tworzeniem artykułów. Ale w zasadzie obserwuję, że coraz mniej osób z niego korzysta, bo to są po prostu za długie treści. Większość osób nie klika tych artykułów, nie wchodzi w nie, nie czyta ich, bo to są za długie. Ale jeśli mogę coś dodać, w artykułach teraz będziemy mieli taką nowość, niektórzy już ją mają, będzie można tworzyć newslettery z artykułów, w związku z tym dostaniemy naprawdę fajne narzędzie, bo każdy z nas będzie mógł stworzyć swój własny newsletter, zbierać sobie na niego subskrybentów, w momencie kiedy go publikujemy, wszyscy subskrybenci dostają na LinkedIn informacji, pojawi się nowe wydanie tego newslettera, cała nasza sieć możemy o tym powiadomić. Artykuły są bardzo niedoceniane, bo nie są używane, a powiem tak, one świetnie pozycjonują się na Google'ach. Indeksowanie jest naprawdę szybciutkie i jesteśmy w stanie bardzo wysoko wyciągnąć się w wynikach, nie mając własnej strony internetowej, ja nie mam, a moje dwa artykuły, które jakiś czas temu napisałem, bo one przez 2 lata są indeksowane, były w pierwszych wynikach wyszukiwania. Jak się spojrzy na analitykę, bo możemy śledzić analitykę tego, jak się rozchodzą nasze treści, to podpowiada mi, ile osób z Google weszło na mój artykuł na LinkedInie. Jest to ogromna ilość osób, czasem była 5-krotnie większa niż z LinkedIna. Ja powiem tutaj, wystąpię w roli adwokata diabła i zacytuję kolegę właśnie Igora Bielobradka z Deloitte'a. Nie buduje się z domu na cudzej ziemi, więc... On to powtarza praktycznie zawsze i wszędzie, więc... No ale pomyślmy sobie, słuchaj, jeśli pracuję w wielkiej korporacji, jestem specjalistą, który ma dużą wiedzę i nie chcę budować swojej strony, bo zamierzam do końca życia pracować w tej korporacji, bo mi jest tam wygodnie, to taką platformą, którą daje mi za darmo, że nie muszę się martwić o kwestie techniczne, utrzymywania, hostowania, nie mam do tego czasu, po prostu od czasu do czasu chcę podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami, to jest właśnie blog LinkedIna, ale możemy wykorzystać go do tego, żeby podtrzymać tą naszą własną stronę, linkując z tego artykułu do artykułu, który publikujemy na stronie własnej blogowej. Nie zauważyłem, że był problem z duplikacją treści, bo wielokrotnie robiliśmy sobie taki eksperyment, że publikowaliśmy coś na blogu Sherby. Ja wrzucałem ten sam artykuł u siebie, Marcin Sokołowski u siebie i w wynikach wyszukiwania było jedno pod drugim, nie szukając z różnych kont. Czyli jest niezależne wyszukiwanie. Nie ma duplikacji. Nie. Słuchajcie, ponieważ już czas nam się kończy, a jeszcze jest trochę pytań od naszych widzów, więc pozwolę sobie przeczytać. Iwona Wojtaszek pyta o to, jak pytać o opinię o sobie oprócz rekomendacji na swój temat, bo rekomendacje to taki cukierek upływający lukrem, a gdyby ktoś chciał się zapytać o to, jak jest postrzegany, prawda? Dla niektórych osób jest to pewien problem, jak ich wizerunek zawodowy, czy jest dobrze skonstruowany. Zresztą, jak wiecie, są też tacy ludzie, którzy oferują w LinkedInie usługi, wypoleruje twój profil, prawda, odpisuje ci tutaj karierę zawodową i tak dalej, i tak dalej. Co z tego typu akcjami? Jednak samemu odpisowywać, a jeśli tak, to jak pytać ludzi i kogo o wsparcie lub pomoc w uzyskaniu jakiejś informacji na temat swojego wizerunku? Powiem tak, że ja bym
da się to zrobić samodzielnie. To nie jest jakaś straszliwa praca. Jest tyle poradników, jak co napisać, tak samo jak mamy mnóstwo poradników, jak pisać własne treści, że ja próbowałbym to robić sam na początku. Jeśli nie mam czasu i chcę komuś zapłacić, no to tak, na tym się robi biznesy, tak? No z tego powstają wielkie biznesy, bo ktoś wyłącza, kupuje mój czas, no to jest nieodnawialny zasób, tak? Jedyny jaki mamy, czas. W związku z tym, jeśli ktoś jest w stanie mi to zrobić, uważam, że zrobi to lepiej, to dobrze, zapłacę mu za to, bo ja chcę ten czas poświęcić na coś innego. Ale wtedy powinien być brief. Wtedy powinno to być też ode mnie jakieś słowo, coś, co mówi o mnie. I na przykład politycy niektórzy, widać, że prowadzi im to konto ktoś, nawet to jest podpisane. Jak w tym przykładzie z panią premier Nowej Zelandii, jak wejdziemy na jej konto, które moim zdaniem jest naprawdę fajnie prowadzone, z poziom komunikacji zazdroszczy Nowej Zelandii pani premier, ale widać, że prowadzi to jej agencja PR-owa. Jest to napisane, tak, że jest to profil prowadzony przez kogoś, a mimo wszystko jest tam sporo rozmów, dyskusji pod jej treściami, no bo ludzie czują, że rozmawiają z żywym człowiekiem. W związku z tym obie drogi pozwalają na zrealizowanie celu. To jeszcze jedno pytanie. Pytanie o to, czy rzeczywiście warto docierać do osób, które są gdzieś na dole drabiny organizacyjnej i czy rzeczywiście tą drogą można dojść do kogoś, kto jest na szczycie. Czy przypadkiem tutaj nie będzie jakiegoś obciążenia, prawda? Że, no bo jak uderzam do prezesa, ja jestem prezesem, uderzam do prezesa, no to wiadomo, jak prezes tak. Z prezesem, prawda? Tak. A jak ja się tutaj zwracam do dyrektora technicznego albo dyrektora marketingu albo kogoś takiego, to jest jak gdyby... No, czy rzeczywiście ta droga, albo jeszcze niżej, prawda, od jakiegoś pracownika, czy nie jest to przypadkiem jakieś proszenie się i suplikowanie o wsparcie? Słuchaj, ja sprzedaję, znaczy pracuję jako handlowiec od 1994 roku, strasznie dawno, już od dawna to robię i najwięcej informacji udawało mi się nie zdobyć od prezesów, od dyrektorów, od osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji, tylko właśnie od końcowych użytkowników, od osób, które będą pracowały potem na moim narzędziu, od osób, którym ja rozwiążę problem, a prezes tylko ten, który podpisuje decyzję. Niejednokrotnie było tak, bo pracowałem w takiej branży, że przyjeżdżałem na budowę czegoś, co dopiero miało powstać. Miałem najmniejsze szanse jeszcze dotrzeć do prezesa, bo był inwestor zastępczy, ukryty za inwestorem zastępczym, a osobą, która mi najwięcej miała informacji na temat tego, co tam się dzieje, kto jest ważny, kiedy on przyjeżdża, był ten pan w budce, który wpuszczał na tą budowę. W związku z tym zbieranie informacji z różnych miejsc, moim zdaniem, jest ważnym motywem tego, co robimy, bo jeśli mamy wiedzieć, do kogo uderzyć, jeśli mamy poznać problemy jakiegoś przedsiębiorstwa, to warto je poznać z różnych stron, bo to nie jest sprint, że my, jeśli nasz proces podejmowania decyzji przez naszego klienta trwa przez jakiś czas, to musimy przez ten pewien czas zbierać też informacje. Jeśli on podejmuje tę decyzję w ciągu 3-4 miesięcy, to my musimy się przygotować do tego, żeby w ciągu tych 3-4 miesięcy na tyle dostarczać mu informacji, nurturować go, tak? Karmić go naszą wiedzą i rozwiązaniem, że on nie miał wątpliwości, że wybierze dobrze. A skąd brać tą wiedzę, jeśli nie właśnie z takiego wywiadu własnego? No moim zdaniem element wykonawczy, czyli te osoby, które są na dole tej drabiny, są też bardzo ważne, dlatego że to one już bezpośrednio pracują, a mi też pozwalają na przykład podnieść jakość mojego produktu i pozwalają mi zwrócić uwagę na te elementy, których im brakuje. Mhm. Jolu, ty widzę, że tutaj wrzuciłeś ciekawy komentarz na temat firmy Bielenda. Jakbyś mogła powiedzieć coś więcej. Okej, bo chciałam tutaj w międzyczasie odpowiedzieć na pytanie chyba pana Michała bodajże, czy warto prowadzić profil na LinkedInie, jeżeli mamy profil firmowy, tak? Więc ja się zapytałam po prostu, czy to jest B2B czy B2C, bo dla mnie B2B to jest dość oczywiste, że zawsze warto. Natomiast jeżeli B2C, no to też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co my chcemy osiągnąć tą komunikacją. I ja podałam przykłady firm kosmetycznych, które zazwyczaj tutaj, no, są B2C, natomiast prowadzą bardzo ciekawy sposób swoje konta firmowe na LinkedInie, wykorzystując to na przykład do poszukiwania pracowników,
do budowania właśnie. To o tym w ogóle nie mówiliśmy niestety, no ale to no i ma, nie mieliśmy do budowania czasu. Marki pracodawcy i rzeczywiście do takiego CSR-u szeroko pojętego, do chwalenia się też nowościami, które wprowadzają na rynek, bo chwalą się nie tylko firmy po to, żeby trafić do klientów końcowych, ale chwalą się też, żeby właśnie na przykład powiedzieć swoim pracownikom o tym, bo nie każdy pracownik czasami śledzi wszystkie doniesienia, które się pojawiają w firmie. Czasami profil firmowy wydaje mi się też może być ciekawym źródłem takich informacji no, wewnętrzno-zewnętrznych, tak? Czyli żeby być na bieżąco i żeby wiedzieć o co chodzi i do tego też te firmy to wykorzystują, a także w komunikacji ze swoimi partnerami biznesowymi, tak? Słuchajcie, wprowadzamy nowy produkt, tak? Trzymajcie rękę na pulsie. To nie jest taka komunikacja właśnie do klienta końcowego, typu konkursy, pokazywanie super nowych reklam, choć to czasem też się zdarza, ale raczej w takim kontekście, zobaczcie, cały czas coś robimy. Mhm. Więc, a ja mam pytanie. Tutaj tak też bardzo świetnym przykładem są sieci hotelowe na przykład. Czyli właśnie generalnie... chciałem o to zapytać siebie, bo wiesz co, przyszła mi do głowy branża eventowa i zastanawiam się, jak LinkedIn może się lokować w obszarze eventów czy hoteli. Mhm. Słuchajcie, tylko może powiedzieć, zanim, przepraszam Dagmara, tylko powiem panu Michałowi, warto mieć profil firmowy, ale nie sprzedażowy do ostatecznego klienta, bo tego klienta tutaj może nie być. Dokładnie tak. I zresztą patrząc właśnie na branżę hotelarską, to bardzo podobnie wygląda. Czyli często jest to komunikacja budująca wizerunek pracodawcy, silny wizerunek pracodawcy. Ona oczywiście nie jest zupełnie obok komunikacji do klienta docelowego, czyli często pojawiają się tutaj komunikaty na przykład w postaci przyznanych nagród, oficjalne na przykład komunikaty dotyczące jakichś znaczących zmian w firmie, nowych inwestycji, ale jest to zdecydowanie inna charakterystyka komunikacji niż na przykład ta prowadzona na Facebooku. Często zresztą moja taka obserwacja, tutaj też było pytanie dotyczące, a lokalna firma. Ja widzę, że często mocniej, łatwiej zresztą jest działać na LinkedInie marką, w takiej charakterystyce marką globalnym, ale to też myślę, że wynika z nakładów czasu. Pamiętajmy, to jest kolejne medium społecznościowe. Już powiedzieliśmy sobie, że zupełnie inną specyfiką komunikacji, tak, która nam się tutaj pojawia. Jola wspominała o tym, nie publikujmy patrząc prywatnie, tak, LinkedIn plus Twitter, ale pamiętajmy o wyzwaniu, które się pojawia dla marek, gdzie de facto musimy tą charakterystykę w ogóle komunikacji, pomysłu na komunikację dostosować w zależności od specyfiki medium, ale i grupy docelowej, która nam się tutaj pojawia. Zdecydowanie oczywiście warto, tak, bo to nie o to chodzi, że nie, ale też trzeba mierzyć siły na zamiary, czy po prostu będzie to dla nas to miejsce, w którym powinniśmy zainwestować najwięcej czasu. Może inne de facto medium społecznościowe będzie dla nas bardziej istotne. A ja mam jeszcze takie pytanie i to w zasadzie do wszystkich naszych uczestników naszego spotkania. Już kończymy za chwilkę, bo już przedłużyliśmy. Przepraszamy Państwa bardzo za to przedłużenie. Pytanie o łączenie sfery obecności właśnie w mediach społecznościowych ze spotkaniami networkingowymi. Bo tu podałem przykład Sherby, które bardzo elegancko łączy to i działa na rzecz społeczności, a tym samym buduje swój wizerunek, ale... Czy w którymś momencie, jeśli budujemy wizerunek naszej marki, czy naszych samych, jak przejść i czy to jest opłacalne przejść na spotkania face to face albo na tworzenie imprez czy spotkań z ludźmi, których gdzieś tam budowaliśmy sobie relacje w sieci społecznościowej? Czy jest to raczej, należy te sfery jakoś w pewnym sensie rozdzielać? Ja powiem tak. Moje w ogóle zainteresowanie LinkedIn wynikło z tego, że użytkownicy LinkedIn kiedyś postanowili się zacząć spotykać. LinkedIn Local, to impreza, o której wspomniałeś, polegał na tym, że mieliśmy spotkać osoby, które znamy z profili, żeby spotkać się właśnie w offline, bo znamy się na przykład z online'owych tylko środowisk. Zresztą chyba w zeszłym roku, pamiętasz, jak była w Polsce Natalia Wiechowski, byłeś na tym spotkaniu, tak. Sporo osób przychodziło na takie spotkania w całej Polsce. No teraz mamy problem pandemiczny i chciało się spotykać, chciało tam rozmawiać, chciało tam nawiązywać relacje i poznać na przykład pierwszy raz spotkać się z osobami, które znały z publikacji, które znały z komentarzy, które znały z wideo, żeby poznać je na żywo. Także moim zdaniem przenoszenie tej relacji z online'u do offline'u jest naturalne.
i w drugą stronę bardzo podobnie. Jeśli spotkam się z kimś zawodowo, to wysłanie do niego po takim spotkaniu, zostawienie wizytówki, wysłanie potem zaproszenie na LinkedInie, dziękuję za spotkanie, pozostajemy w kontakcie również w tym miejscu, powinno być naturalnym elementem codziennej pracy z klientami. Dobrze. Szanowni Państwo, nie wiem, czy jeszcze coś nasze panie chcą dodać, bo tak jak już powiedziałem, to jest trochę eksperymentalne spotkanie, pierwsze z cyklu i zaplanowane było na godzinę, więc przedłużyliśmy trochę ten czas już o całe 11 minut. Ja powiem tylko, znaczy, może najpierw dam wam głos, a później zamknę dyskusję. Czy chcecie coś powiedzieć na temat, wyrazić jakąś swoją opinię na temat, czym dla was jest LinkedIn? Czy go lubicie? Może tak ujmę. Albo w ogóle, czym jest social selling, bo już nawet pomijając LinkedIna. Wiesz co, Piotrze, no, my zawsze chcemy coś powiedzieć z Dagmarą, to jest w ogóle pytanie retoryczne. Oczywiście oczywistość, no tylko po prostu może i źle brzmi, natomiast jak pokazałeś na początku, jak się człowiek nie przebije, to po prostu nie może się doczekać kolejki. Ale dobra, reasumując, drodzy Państwo, tu się też pojawiają takie pytania, no a co jeśli mam na przykład firmę lokalną, tak? A co jeśli działam ogólnopolska, co jeżeli mam właśnie B2C, więc generalnie bym powiedziała tak, taki ogólny przekaz a propos tworzenia profili firmowych na LinkedInie. Jakbym miała odpowiedzieć naprawdę tak najprościej jak się da, zawsze warto stworzyć jest swoją wizytówkę chociażby, nawet jeżeli Państwo nie chcecie ekstensywnie wykorzystywać swojej tutaj aktywności na LinkedInie, to myślę, że naprawdę zawsze warto. A czym dla mnie jest LinkedIn? Kolejnym narzędziem pracy. Ja traktuję LinkedIn po prostu jako narzędzie pracy, tak samo jak e-mail, tak samo jak każde inne medium społecznościowe. No, próbowałyśmy ostatnio z Dagmarą zagospodarować TikToka, ale na razie jeszcze się uczymy. No, to jest ciekawe. Wiesz, tam panuje niepewność związana z tym, czyje ręce trafi TikTok, ale jeśli trafi w ręce Microsoftu, na co się zapowiada, no to wtedy będzie burza, naprawdę. To nam z TikTokowieje LinkedIn. No, wiesz co, słuchaj, ja widziałem naprawdę bardzo ciekawe już próby ze strony firm i z osób, prawda, i przedsiębiorców też. Bardzo ciekawe próby prezentacji, na przykład prezentacji swojej firmy w TikToku. Naprawdę bardzo kreatywne, więc jestem pod dużym wrażeniem. Dagmara, co myślisz o social sellingu? Czy to w ogóle, bo wiesz, starsze pokolenie na przykład traktuje social selling jako coś takiego niezbyt eleganckiego. Wiesz, sprzedawać przez znajomych, to trochę jak marketing bezpośredni, wiesz, jak chodzenie po domach znajomych, konwojażer. Dla mnie taka kluczowa idea social selling to sprzedawać, nie sprzedając. I myślę, że to jest podstawa i dla mnie to jest takie podsumowanie całości naszego spotkania, czyli czerpać z wiedzy, czerpać z inspiracji i tworzyć swoje własne właśnie koncepcje na to, aby od nas kupowano w taki sposób, że my de facto nie pokazujemy bezpośrednio oferty, nie mówimy kup to, ale wszyscy naszego produktu, naszej usługi, czy też naszej osoby po prostu pragną i chcą, czy też w kontaktach, czy też na półce u siebie w domu, czy też jako zrealizowany kontrakt. To jest gdzieś tam dla mnie chyba taka z jednej strony podsumowanie, ale z drugiej strony chyba taka misja, w którą stronę chciałabym, żeby LinkedIn podążał. Czyli takie budowanie, bardziej budowanie marki, budowanie reputacji, budowanie zaufania, budowanie wizerunku, a sprzedaż tak. Idzie jako rezultat tego, rezultat. Dokładnie tak. Takie mamy zresztą motto. My dajemy miód. Bo to są nieuczciwe praktyki handlowe, powiem szczerze. W Serbii jest u mnie nacenzurowanym, bo robi właśnie takie akcje, które... No, tak. Miod. Zawsze przekupywali wszystkich miodem naokoło. Ja powiem tak, że to jest świetne, co powiedziałaś, Dagmara. I powiem tak, że... Myśmy zauważyli, że jeśli nie walczymy z konkurencją, ale raczej się wspieramy, bo jeśli byłeś na naszym LinkedIn Local Virtual, to widziałeś, że tam było sporo osób i firm, które teoretycznie mogły być dla nas bezpośrednią konkurencją. Jest tak, że nam zależy na budowaniu całej kategorii, na rozpowszechnianiu tego, że ten LinkedIn jest. Chcemy dojść do takiej sytuacji, że tak w Holandii 70% masy pracujących, że tak brzydko się wyrażę, ma swoje konto na LinkedIn, bo tak to tam wygląda. No w USA też, to jest ogromny rynek pracy przecież. Jeśli porównamy się, najbliższy nam wielkościowo kraj, Kanada,
to tam w chwili obecnej jest bodajże 13 milionów osób, albo 18 milionów osób, które ma konto. W porównaniu do nas, gdzie podobne liczby mamy, tak? 39 milionów tam mieszka, 38 u nas, no u nas jest 3 miliony, jest ogromne pole do rozbudowy, w związku z tym dużo przed nami. No właśnie. Dobrze, proszę Państwa, ja powiem tylko jeszcze może jedno słowo na zakończenie, bo ja też lubię gadać, tak jak nasze drogie koleżanki. Powiem tak, ja z bardzo dużą ciekawością obserwuję te eksperymenty, bo to jest rynek rosnący, polski rynek i w ogóle polski social selling jest rosnący. Oczywiście jest na nim mnóstwo też patologii. Bo zawsze przy tego typu sytuacji te patologie się pojawiają, różnego typu guru, magowie, którzy ci tutaj w 5 minut załatwią milionowe kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to bardzo ciekawe zjawisko, bo uważam, że ono sygnalizuje przejście, czy taką tęsknotę za relacją bardziej osobistą, chociaż z użyciem nowoczesnych technologii, prawda? Czyli przejście od takiego zimnego, transakcyjnego podejścia, albo takiego napastliwego, napastliwej sprzedaży na zasadzie wysyłamy ekipę sprzedawców, którzy obsiadają klienta i cały czas mu tam wciskają w ucho, przejście do relacji, które są zbudowane bardziej na takiej merytorycznej rozmowie, wymianie, komunikacji. Jest taka koncepcja, gdzieś tam pojawiła się w USA, że w zasadzie to, co spaja dzisiejszą sprzedaż i marketing, to tak naprawdę jest komunikowanie się, prawda? Że to nie mówimy o dwóch odrębnych stronach, to są dwie strony tego samego medalu, jakim jest komunikacja z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Po prostu traktujmy to jak komunikację. Więc dla mnie jest to bardzo ciekawe zjawisko, dlatego Bartek został dzisiaj zaproszony. Nie poruszyliśmy zbyt mocno tego tematu, jak budować reputację nowej firmy, bo to mnie szczególnie interesuje, jako firmy, które wchodzą na rynek, jak mają pozyskiwać, budować swój wizerunek. Trochę o tym powiedzieliśmy, ale tak trochę dookoła, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, bo też nauka wyniesiona z LinkedIna mówi, że nie można zbyt długo pewnych rzeczy przyciągać, bo publiczność się nudzi, trzeba krótko. Zamknięta ilość znaków i do widzenia, zamknięty format. I serdecznie zapraszam na kolejne spotkania. 17 grudnia, jak na razie jest ustalone spotkanie z Igorem Bielobratkiem. Wcześniej być może zaprosimy kolegów z Sherby, ale Marcina, znaczy prezesów, bardziej po to, żeby porozmawiać o tym, jak budowali firmę. Mniej o platformie, bo platforma sama z siebie też jest ciekawa, bardziej o tym, jak zbudowali pozycję. Bo to jest taki ciekawy przypadek wyciągania się za włosy z niczego, prawda? Taki bootstrapping w zasadzie, ale z użyciem mediów społecznościowych, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. Na case Sherby będziesz mógł zrobić właśnie taki poradnik, jak zupełnie nowa firma powinna budować swoją pozycję na takiej platformie, jaką jest Sherby. Znaczy LinkedIn. Tak. I to nie jest, no platforma Sherby to już odrębna historia, ale to ciekawy case i myślę, że można o tym jeszcze porozmawiać. Dzisiaj serdecznie wszystkim dziękuję. Bardzo jestem wdzięczny za tę dyskusję. Widzę, że moglibyśmy spędzić tutaj pół wieczoru. Marketingowcy uwielbiają, widzę, zarywać noce w swoim towarzystwie. Dziękuję serdecznie też Państwu za tak liczną obecność. Były momenty, gdzie mieliśmy po 260-270 osób na streamie, więc nie jest źle. I zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję bardzo. Czołem, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.